Program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB Plus oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 5 minut po 12 aktualności jedynki Marzena Dodon. Zapraszam. Uwaga na intensywne opady deszczu, coraz więcej interwencji strażaków. W Trójmieście obława za zabójcą 6-latka, podejrzany o zbrodnię jest ojciec dziecka. We wtorek i w środę konsultacje prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych. Zaczynamy od aktualnej sytuacji pogodowej w kraju. Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który przynosi silne opady deszczu. W rzekach niewykluczone są lokalne podtopienia. Teraz Trójmiasto. Od piątku trwa tam obława za zabójcą 6-letniego chłopca. Witam na kolejnym filmiku. Po tym krótkim wstępie zgajnałem. Tutaj bezpiecznik znalazłem spalony, zwłoczny, 3,15 ampera. Ładowarka Milwaukee do elektronarzędzi. Nie pracuje nic. No bo jak miałaby działać? Przy uszkodzeniu takiego bezpiecznika warto sprawdzić, czy jest dobry mostek tutaj Greca. Gdzieś może być jakieś zwarcie. Nic tu nie widać. Jak jest taka sytuacja, to warto zamiast bezpiecznika, który jest wylutowany aktualnie, postawić sobie zwykłą żarówkę. Taką najzwyklejszą. Szereg, czyli w miejsce bezpiecznika. Jeśli ona nie będzie się świecić, to raczej nowy bezpiecznik się od razu nie spali. Zaraz sprawdzimy, czy jest w ogóle napięcie. Coś tu nie widzę napięcia, gdzie ono tu przychodzi. Czy tutaj w ogóle wszystko podłączone jest? Czy żarówka jest sprawna? Trzeba wszystko sprawdzić. Nie oszukało nas. O, żarówka świeci, dobra. W miejsce bezpiecznika teraz.
Miejsce bezpiecznika, żarówka się nie świeci. Nie, błysła. Zaraz, zaraz. Świeci. I to ciągłym światłem. W zasadzie coś jest ewidentnie nie tak. Nowy bezpiecznik by się na pewno od razu spalił przy takiej sytuacji. Zatem trzeba szukać, gdzie to jest zwarcie. Gdzieś tu musi być jakieś zwarcie, albo gdzieś. Gdzieś tu musi być zwarcie. Zaraz tu przełączę na miernik, na diody. Myślę, że tu ten kondensator się nic nie naładował. Ale kondensator nie jest zwarty, o dziwo. To gdzie to zwarcie występuje? Też go nie widać. Ale gdzieś ono jest. Chyba, że to wszystko polakierowane, to wtedy może mi tutaj to nie reagować tak, jak ja bym chciał. Zobaczymy. Tak, ta płytka jest chyba lekko zalakierowana. Bo nawet przejścia między ścieżkami o, teraz dopiero złapało. Jak się dobrze wkułem. 0,4, tu jest bardzo mało. Chyba jest mostek Greca trafiony. Zaraz go wylotuję. W sumie to by było dobrze, żeby to był tylko mostek, bo to dosyć prosta by była naprawa. Zobaczymy. Trochę cienki grot mam, ale jakoś sobie poradzę. Zaraz go stąd, on tu jest zaklejony, jacie. Kto go tutaj jakimiś silikonami zakleił? Prawie go nie widać. To zrobione celowo, że ktoś by wyrzucał gdzieś tą maszyną, to żeby się nią nie urwał. Z tej strony jest ścięcie od zewnętrznej strony płytki. Zaraz zobaczymy, czy tu gdzieś są jakieś informacje, gdzie to on tutaj ma jakieś. Nie widać tutaj, gdzie co idzie. Bynajmniej jest nieczytelne. Ale dobra, mostek nie ma prawa mieć nigdzie zwarcia. Na żadnej nodze. Tam cztery diody prostownicze są w środku. A ma zwarcie. Wystarczy, że tylko między jednymi wyprowadzeniami ma zwarcie, to już jest dyskwalifikacja. Zobaczę, czy tu na kondensatorze, kurczę, 0,4 trochę mało. To może sugerować, że gdzieś zwarcie jest dalej. Tu jest tu ten duży kondensator. Więc podłączymy tu jakieś napięcie. Dajmy na to 30 V małego prądu. Patrzymy, gdzie on tu ma plus. Plus ma z tej strony. Co się będzie działo? U! 30 V podałem. Z
coś tu się zaskwierczało tylko raz. Może się tylko kondensator naładował, bo pobór prądu jest... Nie ma poboru. Przy 30 V żadnego. Zobaczymy, czy ten kondensator utrzymuje to napięcie. Trzeba do napięcia przełączyć. Stałe do 60 V. Na przykład 2 V się utrzymują. Nie ma ewidentnego zwarcia. Bo mostek mógł się spalić albo z powodu takiego, że gdzieś dalej jest zwarcie. Na przykład na tym tutaj jakimś salaku, który jest w tej przetwornicy. Ale mógł się spalić z przepięcia sam mostek. Ja go wymienię, zobaczymy jaki będzie efekt. Jakiś taki to jest. Co to za mostek? KBL 406. Teraz tak, jak on tu ma wyprowadzenia. Tu na ścięciu jest plus, dwa w środku napięcia przemienne, na końcu minus. Z tego co widzę. No dobra, to taki idę szukać. Tutaj gdzieś z demobilu znalazłem z jakiegoś starego monitora. Mostek się nazywa PBL 406. Sprawdzimy, czy nie ma zwarcia. Wątpię, żeby miał. Włączymy na diody. Plus jest tutaj, widać pierwszy. Jest dobrze przejście. A minus jest z tej strony. No i dobra. Włączę go, wstawię tutaj. Spróbuję go włożyć. Ciekawe, czy on tu będzie chciał wejść. No jest on do włożenia. Dosyć grube ma te wyprowadzenia, ten mostek. O, pięknie wszedł. Pięknie, naprawdę pięknie. Powiem, że z monitora na pewno jest bardziej niezawodny mostek niż z ładowarki. O. Mam to polutowane. Jeszcze nie będę wstawiał bezpiecznika. Jeszcze jedną próbę zrobię tutaj z żarówką. Niech to duże napięcie tutaj przyjdzie, bo to będzie dużo więcej niż 30 V. Tu będzie prawie 10 razy tyle. Zobaczymy, czy jest w ogóle na żarówkę świeci. Tylko błysła. Czyli się naładował kondensator. Ciekawe, jak on szybko się tu rozładuje. Można to zmierzyć. Może już się rozładował, nie wiemy. Nie, 100. 100 V jeszcze jest. No już teraz spadło szybko na 5. Ale jest w porządku. Tu był złącznik, bezpiecznik zwłoczny T315, czyli 3,15 A. Ja włożę 4 A. Nie ma to tam aż większego znaczenia, tych kilkaset miliamperów. Dobra, miernik można zgasić. To jest wyłączone z prądu. Można przystąpić do wlutowania bezpiecznika. Raczej się nie spali przy pierwszym włączeniu. Bo żaróweczka pięknie zadziałała, tylko błysła i zgasła, tyle co kondensator naładowała. Ja powiem, że ładowarki nieraz są dosyć kłopotliwe w naprawie. Nie są to takie oczywiste sprawy. To jest mikroprocesor, który wszystkim tym zarządza, tą ładowaniem baterii. To nie zawsze tak jest, że jakiś prosty układ jest do ładowania.
Nie, nie, nie. Tu jest. To są mikroprocesorowe, inteligentne. Ta ładowarka. On się z baterią komunikuje. Dobrze, to jest to. To ma stać tu. Ja to skręcę, bo chcę zobaczyć, co się będzie działo. Chociaż już bym mógł włączyć, ale raczej nie strzeli bezpiecznik. Raczej nie powinien strzelić. Na żarówce nie strzeliło. Wątpię, żeby się spalił. Ewidentnie był znaleziony problem. Mostek się spalił. Bezpiecznik później pewnie. Dobra. I teraz, żeby sprawdzić taką ładowarkę, trzeba było mieć baterię. Z racji tego, że ja nie mam baterii, zaraz podłączymy ją, zobaczymy, co się działo. Nic nie strzeliło, to dobrze. Ja tu może pokażę, jak to można było sprawdzić. Jak zewrę ten z tym, powinna się czerwona dioda zapalić. Zaraz zobaczymy. Świeci. Zwieram tutaj pierwszy z trzecim. Świeci. Tutaj natomiast, jak zewrę ten prawy z tym tutaj, można powiedzieć, pierwszym z tej trójki, powinna ta dioda mrugać z czerwonego na zielone. Zbieramy. Chyba tak powinno być, ale nie jestem pewien. Mrugało pięknie. Teraz pokażę mniej więcej, jak to sprawdzić. Tu mam co prawda już zaznaczone pierwszy i trzeci. Zmierzymy, czy tu jest jakieś napięcie. 17 V jest. Dosyć sporo. Jak ten pierwszy i trzeci zewrzemy, to powinna mrugać, znaczy świecić się ta dioda. Stałym światłem. Świeci. Natomiast kiedy zewrzemy, to nie mam baterii, tak sobie sprawdzam. Pierwszy z tym tu trzecim małym powinna mrugać ta. Mruga. Dziękuję. To tyle. Myślę, że jak bateria się włoży, będzie ładować. Piękna ładowarka firmy Milwaukee M12-18C German Made in PRC. Co to znaczy? PRC. German Made in PRC. Nie wiem. Ale dobra. Jest zrobiona, jest naprawiona. Można będzie się nią cieszyć.